Abym z nadzwyczajności objawień bardzo się nie wynosił, dany jest kolec mojemu ciału posłaniec szatana, abym nie policzkował, abym nie wynosił się nad miarę. Trzykrotnie prosiłem Pana o to, żeby odstąpił ode mnie, ale mi rzekł, dosyć ci na mojej łasce. Drugi list do Koryntian 12:7-9. Wystarczalność łaski Chrystusa. Bóg zachęcił przygnębionego apostoła Pawła myślą, dosyć ci na mojej łasce, albowiem moc moja doskonali się w słabości. Tak mówi drugi list do Koryntian 12:9. Nie wiemy, czym mógł być ten cierń w ciele. Jest to celowo pozostawione, nieokreślone, aby każdy mógł to zastosować do swojego własnego przypadku i okoliczności. Któż nie może powiedzieć o jakiejś przykrej próbie lub smutku? Może to być słabe zdrowie, strata lub żałoba, zdrada jakiegoś zaufanego przyjaciela lub ukąszenie zawiedzionej ambicji. Wszystko to, gdy nikt inny o tym nie wie. Tak jak apostoł prosił Pana, aby cierń został usunięty, tak i Ty być może modliłeś się żarliwie, aby Twoja próba została zakończona, a Twój smutek usunięty. Niewątpliwie wyobrażasz sobie, że byłoby o wiele lepiej, gdyby to wszystko zniknęło. Zauważ jednak, że to, co Pan daje, jest o wiele lepsze niż usunięcie próby. On daje obietnicę łaski do zniesienia jej. Rezultat ten może być niepodobny do tego, czego się spodziewamy, a nawet do tego, czego byśmy pragnęli, ale wkrótce z radością rozpoznamy w nim boską mądrość. Tak mówi drugi list do Koryntian, 12:9-10. Tak będzie również w Twoim przypadku. Pamiętaj, że Twoja modlitwa nie pozostała bez odpowiedzi, ale została wysłuchana. Nie według Twoich myśli i pragnień, ale według myśli i pragnień Twojego Ojca Niebiańskiego. Uczy Cię, abyś poznał swoją słabość i zamiast tego polegał na Jego sile. On chciałby, abyś nauczył się, że On nie pozwoli, aby próba przekroczyła to, co jesteśmy w stanie znieść. Tak mówi nam pierwszy list do Koryntian, 10:13. I że umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, jak mówi drugi list Piotra, 2:9. Wystarczalność łaski Chrystusa, abym z nadzwyczajności objawień bardzo się nie wynosił, dany jest kolec mojemu ciału, posłaniec szatana, abym nie policzkował, abym nie wynosił się nad miarę. Trzykrotnie prosiłem Pana o to, aby odstąpił ode mnie, ale mi rzekł, dosyć ci na mojej łasce. Drugi list do Koryntian 12:7-9.